Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak, słuchajcie, moi drodzy, jest weekend, więc dzisiaj film, e, powiedzmy, z serii Nie samymi grami człowiek żyje. E, jako, że czasami miałem za dużo czasu na wyprawie, no były straszliwe pogody i tak dalej, to mm, zainteresowałem się kilkoma serialami. E, I jeden z nich chcę wam dzisiaj polecić, tylko od razu mówię, że... Uzależnia, bardzo uzależnia. Serial jest niezwykły, chyba jeszcze nie było y, serialu tego typu. Naprawdę potrafi zaskoczyć od pierwszego odcinka i właściwie to sam y, pomysł na ten serial, na książkę, y, również przecież y, jest rewelacyjny. Opowieść podręczna i tak to się nazywa. Nie będę tutaj Wam spoilerował, ale żeby Was zachęcić, opowiem o. Niezwykłym kraju, Stany Zjednoczone, a raczej to, co ze Stanów Zjednoczonych zostało i przerodziło się w coś zupełnie innego. Kraj fanatycznie religijny, kraj, w którym kobiety praktycznie nie mają żadnych praw. No myślę, że kobietom powinien się spodobać ten serial. Naprawdę to jest coś jak z największego koszmaru. No, tak jak mówię, czegoś takiego jeszcze nie było. Kiedy. Liczba urodzin spada, oczywiście kobiety płodne są najcenniejsze, dzieci małe są najcenniejsze. No i w tym nowym ustroju, który rodzi się w byłych już wtedy Stanach Zjednoczonych, zostaje ustanowiona, nie wiem jak to nazwać tak zwana instytucja podręcznej. Któż to jest ta podręczna? Otóż, jak pewnie się domyślacie, w każdym kraju są pewne warstwy. Uprzywilejowane, no i te warstwy uprzywilejowane, czyli pary zazwyczaj, mężczyzna, kobieta. Oczywiście nie mogą mieć dzieci przeważnie i potrzebują właśnie do tego podręcznej, ale to jest zupełnie inaczej niż obecnie, na przykład. Coś takiego jak surogatka. W Biblii zostaje znaleziony fragment pewien, i dookoła tego fragmentu właściwie cała filozofia się opiera podręcznej. Czyli jeżeli żona nie może dać dziecka mężowi, to wtedy może on spółkować z inną. I co najciekawsze, to dziecko jest zabierane, i to dziecko jest traktowane, jakby urodziła ta żona. W ogóle jest wymyślona do tego. Cała ceremonia, oczywiście, która wygląda, no powiem szczerze, dosyć chora sprawa to jest, naprawdę, no kto to wymyślił, to, to szok. No i cóż, kobiety są szkolone, żeby zostać tymi podręcznymi. Wielokrotnie muszą rodzić dzieci, oczywiście. Te dzieci są zabierane, matki są Prawdziwe biologiczne matki są oczywiście odsuwane, natomiast jest wychowywane takie dziecko jako własne. I nie to jest najdziwniejsze. Najdziwniejsze jest to, że wszystko jest tak traktowane, jakby ta żona. W tym przypadku, komendanta, rzeczywiście urodziła. <noise> to jest coś, coś e, niezwykłego. I cały serial od początku opiera się właśnie na takiej mini rodzinie, czyli jest ten tak zwany komendant, jest jego żona, która właściwie e, no, ma rolę tylko ozdobną i jest tytułowa bohaterka, która ma za zadanie urodzić im dzieci. Bohaterka ta się buntuje, ale ten bunt jest. E, Karany w przeróżny sposób. Można stracić rękę, można stracić oko. No, to nie jest do rodzenia potrzebne, prawda? W późniejszym czasie można na przykład zadrutować usta, jeżeli za dużo mówi. No, coś makabrycznego. Cały serial właściwie wciąga od pierwszego odcinka i to jest bardzo duża zaleta, bo później w trakcie oglądania kolejnych odcinków. Główna bohaterka potrafi być szalenie irytująca. Zresztą uważam, że nie za fajnie dobrana została aktorka, wydaje mi się, do tej roli. A jest naprawdę bardzo irytująca w niektórych odcinkach. Z jednej strony bardzo kochająca swoje dzieci, z drugiej strony szalenie samolubna. Niezważająca na to, co się dookoła jej dzieje, jej zawsze jest najważniejsze. Być może chodzi o to, że ten system ją do tego zmusił, ją tak zmienił, ale to sami musicie ocenić. W każdym razie czegoś tak oryginalnego jeszcze chyba w serialach nie było. No i tak jak mówiłem, zaleta jest taka, że kiedy ktoś już obejrzy pierwszy odcinek, to tak naprawdę będzie wiedział, czy ten serial chce oglądać dalej, czy nie. Różnie to jest z innymi serialami. Często jest tak, że coś się rozkręca po trzech odcinkach, po dwóch. Na przykład mój ulubiony i absolutnie fantastyczny Expanse. Dopiero się tak naprawdę dopiero mnie przekonał e, do siebie, nie wiem po obejrzeniu 3, 4, 5 odcinków. Pierwsze dwa to po prostu droga przez mękę i nie wiem jak to się stało, że ja to obejrzałem. Ale tutaj już po pierwszym będziecie wiedzieć, czy chcecie to oglądać dalej, czy też nie. Ja ze swojej strony polecam. Rzecz jest szalenie oryginalna i przedstawia jak fanatyczny Fanatyzm religijny może wpłynąć w ogóle na społeczeństwo, to po pierwsze, a po drugie, jak się pewnie domyślacie, ci główni w państwie wcale tacy religijni nie są, a wręcz przeciwnie oni w ogóle religijni nie są, ale całe państwo jest według ich reguł, no. Coś niezwykłego. A jeżeli ktoś z Was oglądał, to niech napisze w komentarzu, czy podoba mu się w ogóle taki zamysł, taka nowość, czy też nie. To tyle. Żegnam się z Wami. Do usłyszenia.